Za dokładnie kilkanaście, dokładnie widzę tutaj mam zegar, 9,5 minuty spotkanie przy kawie. W tym czasie musimy zmieścić pana Tomka, kolegę Tomka Dąbrowskiego, który dosłownie 4 minuty 35 sekund, a potem... Damy radę. Projekt Podlasie. Kto interesuje się tym regionem, na pewno trafił na podlasie.pl, na pewno trafił na dane zgromadzone tutaj przez kolegów z Podlasia. Zapraszam. Witam wszystkich. 4 minuty 35 sekund. Tak. Dobrze. Teraz już 30. Dobrze. Kochani, to szybciutko. Kto szuka na Podlasie swoich kolegów? Ręka długo. Okej. Okay. Rozumiem, że trafiliście też na parafię, jesteście informacje, że nic się nie zachowało, że wózcy spadli, że nie ma towaru, nie ma w czym grzebać, nie ma książek, tak? No i Podlasie, tak naprawdę taka nieformalna grupa generałów z tej Polski, która powstała tak naprawdę dzięki tej konferencji. Rok temu w kuluarach dowiedzieliśmy się, że mamy podobne problemy. Również mamy kłopot z dotarciem do materiałów, które są na podlaskich parafiach. Nie ma ich takiego wiedzy z jawy. Nie ma ich często u normowów. Nie ma ich także w archiwach państwowych. Zaczęliśmy dłubać, wymieniać się informacjami. Okazało się, że te materiały są. Jedynym problemem jest zdobycie zaufania dysponentu. Mniejszowi proboszcze są dosyć nieufni do ludzi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają no i oczekują tak naprawdę pomocy. Myśleliśmy sobie projekt Podlasie po to, żeby zinwentaryzować ten materiał dostępny na parafiach podlaskich. I to działa, tak? Działamy w oparciu tak naprawdę o zaufanie i polecenia. Dzięki przyjaciołom z Tykocina na przykład udało nam się zdobyć zaufanie miejscowego proboszcza, który umożliwił nam dostęp do swojego archiwum parafialnego. Zrobiliśmy tam porządek, czyli zinwentaryzowaliśmy całą organizację. Tam są księgi od 1665 roku. Praktycznie ciągłość, chyba 2 roczników do roku 1963. Zrobiliśmy 20 tysięcy zdjęć. W tej chwili ten materiał jest interesowany. Mało tego, udało nam się zebrać pieniądze dzięki uprzejmości pomocy Polonii Amerykańskiej na zabezpieczenie tych ksiąg, ponieważ są zagrzybiałe w fatalnym stanie. W listopadzie tego roku te pieniądze zostały przeznaczone na odgrzybianie na dywizjami w Białymstoku, a także zakup pudeł artystycznych. Projekt Podlasie to także projekt indeksacyjny. Dzięki materiałom, które dostaliśmy już wtedy, rok temu na tej sali, między innymi od Jacka Tomczyka, od Oli Kacprzak, od Walka Frączaka, od Rafała Jorowskiego, mamy w tej chwili ponad 40 parafii, kompletów parafii podlaskich. Skany różnej proweniencji i różnej jakości. Staramy się z nich wycisnąć, co się da. I co też jest materiał, który podlega indeksacji. W tej chwili mamy 11 parafii podlaskich. Mamy 11 parafii podlaskich, które są w tej chwili w procesie indeksacji. Szukamy wolontariuszy. Szukamy ludzi, którzy pomogą nam ten materiał przerobić. I teraz tak, dla Was to jest tak naprawdę jedyna, być może jedyna okazja, żeby dotrzeć do ksiąg parafialnych, do których dotrzeć jest bardzo trudno, albo ich po prostu dostępu nie ma. Czyli uczestnicząc w projekcie u nas, macie okazję dostać się do swoich skarbów, tak? I to naprawdę zachowało się piękne, no pełne roczniki, tak? Czyli nie wszędzie, ale warto sobie zobaczyć. W tej chwili mamy, w projekcie indeksacji mamy Czyżew, Dąbrowę Wielką, Dąbrówkę Kościelną, Popikrę, Kuczyn, Zuzela, Wysokie Mazowieckie, Jabłonka Kościelna, Jabłon, Wyszącze Kościelne, Ostrożanie i Kocin. W tej chwili kończymy właściwie za miesiąc będą już zweryfikowane indeksy, pełne indeksy z Ostroża z okresu 1633-1835. Cały komplet urodzenia, śluby, małżeństwa. Te materiały nie mają prawa użycia rodzinnego, tak? Umowa z dysponentami jest następująca. W zamian za ich dostęp do nich robimy zdjęcia, porządkujemy, katalogujemy, robimy indeksy i zrzekamy się wszystkich praw autorskich do indeksów i do zdjęć na rzecz parafii. Pomysł jest taki, żeby biedne parafie na Podlasiu miały też okazję do podlegowania swoich budżetów, udostępniając ten materiał na swoich parafiach, stacjach parafialnych, tak? Na
tam samego stały komputer, który na miejscu będzie można sobie znaleźć te rzeczy. I oczywiście za dostęp do takich rzeczy trzeba będzie zapłacić. Ustaliliśmy kwotę niewygórowaną, myślę, w miejscach 5 zł za zależone zdanie akt. To czy sytuacja, w której ksiądz, korzystając z indeksu i ze zdjęć, będzie mógł na przykład za 5 zł rozsyłać do zainteresowanych genealogów konkretne akty. No to jest, jeżeli przyjdziecie na miejsce do tego Cina, to macie komputer, będziecie mogli z tego samodzielnie korzystać. Indeksy będą zarówno na miejscu w Tykocinie, jak i indeksy pojawią się na stronach internetowych. Czyli tak naprawdę macie pełen dostęp do materiałów. Tak? Niestety nie ma praw autorskich do zdjęć. Dysponenci się nie zgadzają na to, żeby one zaistniały w sieci. To był jedyny podstawowy warunek, żeby to zadziałało. Dziękuję. Brawo. Jeżeli napiszecie na indeksacjach małpa.projekt.podlasie.pl i wejdziecie na stronę szlachta.projekt.pl, gdzie jest spis Szlachty Podlaskiej, spis Szlachty Gniazdowej Podlaskiej, to znajdziecie tam też dane kontaktowe. Jeżeli chcecie się zaangażować w projekty indeksacyjne, służmy pomocą, supportem, szkoleniami, chętnie wam pomoże, że jest to kapitalny sposób na to, żeby nauczyć się łaciny na własne potrzeby. To prędzej czy później w waszych badaniach was zetknie, tak? Nie ma lepszego sposobu na oswojenie się z łaciną metrykalną niż uczestniczenie w projektach indeksacyjnych. Także serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Proszę zwrócić uwagę, że to jest zupełnie nowa koncepcja udostępniania. Proszę, że chwilę, jeszcze to są.